Co wydarzy się wkrótce? Zobaczmy, kochani, dzisiaj tę wróżbę z kart Tarota i Lenormanda. Pierwsza część, co jest teraz problemem? Jaki problem pokażą karty? I co wydarzy się wkrótce? Jak pokażą karty rozwój tego problemu? Jak się rozwinie ten problem? To jest aktualizacja mojej wróżby na tydzień, czyli na następny tydzień zobaczymy, jaka jest tendencja, co wydarzy się wkrótce. Zapraszam serdecznie. Witam oczywiście, zapraszam również do komentowania, lajkowania i do nowych subskrypcji. Przede wszystkim nowi słuchacze, którzy znaleźli dopiero co mój kanał. Dziękuję Wam, że tu zaglądacie, cieszę się niezmiernie. I proszę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by nie opuścić, by nie przegapić żadnej mojej wróżby dla Was. Zapraszam na wróżby indywidualne również, które odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia i zdjęć osobistych oraz konkretnych pytań do kart. Zapraszam serdecznie, piszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz zaczynamy. Jaki problem nurtuje Was teraz? Zobaczmy, tutaj na dnie kart Lenormanda jest już jakaś awantura, sprzeczki, kłótnie, frustracje, złość, lęki. Tutaj mamy już taki temat, który nam się wynurza i zobaczymy karty Tarota. Siedem buław. Kochani, siedem buław potwierdza absolutnie te karty rózgi z Lenormanda. Siedem buław to kłótnie, przepychanki, przepychanie się łokciami, to konkurencja, to wyznaczanie granicy, objęcie dobrej pozycji, byście nie zostali przez kogoś zranieni, to walczenie o swoje racje lub bronienie swoich racji, bronienie swoich argumentów, swoich priorytetów, czyli tutaj swoją pozycję jakby trzeba należy obronić, tak? Jest to jakieś dla Was duże zadanie, które Was oczywiście tutaj męczy, czy zawraca Wam głowę, czy jest jakimś balastem dla Was. Czujecie się tutaj zaatakowani przez kogoś lub przez coś i chcecie się obronić. Chcecie obronić swojej pozycji, swoich racji. To jest bardzo ważne dla Was. Tutaj jest też, być może wchodzą takie energie w grę, takie niskie energie, negatywne energie jak zazdrość, konkurencja, właśnie kłótnie. Także zawalczcie o swoją dobrą pozycję, o swoje dobre imię. Takie coś tutaj już się pokazuje, no sprzeczki, kłótnie pokazały już też karty Lenormanda. Zobaczmy, co pokażą jeszcze karty o tym problemie. Tutaj było jakieś spotkanie, nie wiem, jest dużo tajemnic, dlaczego doszło do takich kłótni, sprzeczek. Tutaj ktoś ma jakieś, nie wiem, blokady, obciąża Was też ta sytuacja, która się wydarzyła. Nie wiem, czujecie się jacyś obciążeni, tak? Jakiś balast po prostu spadł Wam tutaj na głowę. I trzeba wejść w głębię tego problemu, o co tutaj chodzi, bo coś jest niejasne. Być może jest to w pracy jakiś konflikt, ponieważ tutaj kontrakt, czyli kontrakt w pracy, kontrakt, nie wiem, spotkanie w miejscu publicznym, czyli miejsce publiczne to jest też praca, miejsce publiczne to jest gdzieś jakieś miejsce, no, gdzie przychodzi dużo ludzi, tam był jakiś konflikt, gdzie musicie teraz obronić siebie, obronić swoje racje, gdzieś publicznie właśnie coś się wydarzyło, gdzie czujecie się zagrożeni, zranieni, gdzie Was coś przytłacza, przeciąża. Trzeba to wyjaśnić, macie jakieś tutaj no,
straszne obciążenie tą sytuacją, tą kłótnią, tą sprzeczką i trzeba wejść w głębiej tego, głębiej w ten problem, żeby wyjaśnić jej te wszystkie jakieś jeszcze niewyjaśnione sprawy. Zobaczmy, teraz pomoże nam ta strona, co wydarzy się wkrótce. Zobaczymy, jak ten problem zostanie rozwiązany. Tutaj mamy już w przełożeniu kart Lenormanda przeprosiny, jakaś informacja, zaproszenie, być może na jakąś, nie wiem, uroczystość, na jedzenie, na jakąś imprezę, czy po prostu przeprosiny, wiadomość jakaś tutaj pozytywna, serdeczna. Czyli coś pozytywnego się rozwinie z tego Waszego lęku, strachu tutaj, czy frustracji. Zobaczmy kartę Tarota. Co wydarzy się wkrótce? Wkrótce gdzieś na dwie buławy. Dwie buławy mówi o tym, żeby się namyśleć, rozmyśleć, przeanalizować i żeby podjąć jakąś decyzję i inicjatywę działania, tak? Ale najpierw przemyśleć i zdecydować się na jeden ruch, na jeden konsekwentny ruch do działania. Na razie spokojnie, jakby w ciszy, neutralnie, przemyśleć, jakby przeanalizować sam ze sobą, tak? Co jest dla Ciebie ważne. I wtedy jak się zdecydujesz na podjęcie jakichś kroków tutaj aktywnych, bo na razie jest to pasywne tylko myślenie, przemyśliwanie, jak się zdecydujesz tutaj na jedną z tych dwóch opcji, to musisz konsekwentnie działać do celu, aktywnie, energicznie. Właśnie tutaj chodzi o to też, że na razie się zastanowić, ponieważ jeszcze nie wiecie jakby co tutaj robić, jeśli chodzi o ten konflikt tutaj, o tą frustrację, o tą, nie wiem, kłótnię, sprzeczkę. Nie wiecie jeszcze, jak zareagować, co zrobić. Ale jak podejmiecie tą decyzję rozważnie, powoli, spokojnie, tak? To wtedy musicie podjąć jakieś kroki do działania. I teraz zobaczmy, co konkretnie należy zrobić. Aha, w kierunku stabilności, o, szczęście, czyli dobre rozwiązanie spraw, szczęśliwe rozwiązanie spraw, szczęśliwe potoczenie się tej całej sytuacji frustrującej dla Was i tutaj rozwiązanie spraw w ten sposób, byście byli stabilnie, byście mieli jakieś, nie wiem, egzystencjonalną stabilność, tak, czy w pracy, czy w finansach, czy w rodzinie, w małżeństwie, w partnerstwie, czyli trzeba tak się zdecydować i taką podjąć decyzję, żeby Wasza egzystencja tutaj nie była jakaś zachwiana i rozwiążą się sprawy szczęśliwie. Wow, pozytywne rozwiązanie wszystkich spraw. Zobaczcie, bociany to zawsze nadzieja na dobre, pozytywne rozwiązanie spraw. Słońce na horyzoncie, światło w tunelu, czyli pozytywność znowu wróci. Wszystkie te chmury, takie te problemy, te sprawy takie problematyczne, frustrujące przechodzą, tak? I słońce wychodzi. Więc tutaj bardzo pozytywne rozwiązanie spraw i otwarcie się nowych, tutaj nie wiem, czy nowej współpracy, nowej szansy, nowej próby, nowego pozytywnego czasu, nowych perspektyw, tak? Czyli pozytywne rozwiązanie spraw, ponieważ bociany plus klucz, czyli pozytywne rozwiązanie spraw, pozytywne otwarcie się na nową współpracę, niezależnie czy na nową szansę w związku, niezależnie o co pytacie, czy praca, czy finanse, czy rodzina, czy nowy partner, partnerstwo, tutaj pozytywne rozwiązanie spraw i otwarcie się nowych perspektyw, pozytywnie. Także ten problem, który tutaj jest, tak, na dzień dzisiejszy aktualnie, który Was rani, frustruje, męczy, obarcza, przeciąża, przygniata powiedzmy, ten problem rozwiązuje się w najbliższym krótkim czasie, 7 dni, czyli co wydarzy się wkrótce, rozwiązanie tego problemu, tutaj stabilizacja Wasza, na którą musicie postawić, szczęście, pozytywne rozwiązanie spraw i otwarcie się nowej współpracy, nowej szansy, nowej pozytywnej fazy. Taka dobra na końcu wróżba. Życzę Wam oczywiście, by wszystkie problemy się dobrze tutaj rozwiązały. Niech się dzieje. Do usłyszenia. I zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania na wróżby indywidualne. Zapraszam Was oczywiście jutro na wróżby miłosne. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.